witam. Tak, chciałem dzisiaj opowiedzieć o tym, jak robimy chiptuning, jak to wygląda w praktyce. Do czego przykładam największą wagę, tak? Bo w tym są różnice, tak? Jest wielu ludzi, którzy to robi w różny sposób. To już nie chodzi o sam program, tylko podejście do sprawy, do tego, jak diagnozujemy samochód przed, czy ktoś go loguje, sprawdza, czy jest wszystko w porządku pod kątem technicznym, mechanicznym, pod kątem elektronicznym i tyle. Więc w skrócie powiem tak, ogólnie to zaczynamy od odczytów. Przerzucę chyba kamerkę, będzie mi najłatwiej pokazać. Już wyłączam to pikanie. Dzisiaj mamy, ogólnie mamy dzisiaj A6 C7 z 2013 roku. Wygląda to tak, pierwsze co zaczynamy, to robimy odczyt, skanowanie samochodu ze względu na usterki, na tym, akurat do Audi używam VCDS-a ewentualnie. On jest najlepszy do logowania i na dzień dzisiejszy jeszcze, ewentualnie używam jeszcze Fingbiaga albo oryginalnego oprogramowania, jeżeli jest taka potrzeba, ale no, tak jak tutaj mówię, sprawdzamy błędy. Od tego zaczynam generalnie, tak, od skanu, zrobienia loga, błędów, jeżeli coś tam było, żeby tam później nie było tak, że coś było, a czegoś nie było. I co dalej? Następnie przeglądamy auto mechanicznie. Auto mechanicznie już przejrzałem, więc żeby było jasne, to sprawdziłem wszystko, czy nie ma jakichś wycieków, czy nie ma jakichś innych problemów z zawieszeniem, z hamulcami, no bo przy tym, tak jak mówię, to wiele z tych rzeczy jest ważnych przed przystąpieniem do w ogóle do chiptuningu, żeby sprawdzić. Ja wolę klientowi nie zrobić auta, bo jeżeli on ma jeździć i ma się mu coś uszkodzić, czy ma być niezadowolony z tego, to wolę tego nie robić. Po prostu tak, taką mam zasadę i tyle, więc i bez ciśnienia, tak? U mnie nie trwa to, nie wjeżdża ktoś w 5 minut i wyjeżdża po 5 minutach ze zrobionym programem niesprawdzonym, bo to nie ma naprawdę sensu. To lepiej tam jechać sobie do tych dużych molochów, wjeżdża tam, pokazują, że hamują, schamują chwilę, pokazują, wgrywają, wypuszczają i tam nigdy nikt na drodze tego nie sprawdza, nawet się nie przejedzie. No czasami się przejedzie, ja nie mówię, że wszyscy tacy są, bo nie są wszyscy. Jest wielu dobrych firm, których znam, których współpracuję, ale trzeba do tego przybrać wagę. Jak będziecie robić kiedykolwiek jakiś program, chiptuning, ja nie mówię, że musicie robić to u mnie, czy w firmach, których polecam, bo ogólnie warto się zainteresować, jak to wygląda od strony technicznej, tak? Żebyście mieli świadomość, że naprawdę do tego trzeba przejrzeć całe auto, przejrzeć, sprawdzić przed, bo jeżeli przed widzisz, że auto się nie nadaje, to lepiej takiego chiptuningu nie robić, klientowi odradzić to wręcz, ewentualnie najpierw doprowadzić auto do stanu używalności, żeby było takie, jak wyjechało z fabryki, lub przynajmniej miało jakieś tam podstawy i dopiero wtedy bawić się w jakieś modyfikacje silnika lub skrzyni biegów, dlatego że no później będą problemy, później będzie takie obwinianie, a klient sobie pojedzie do mechanika, mechanik mu powie, to proszę pana, to ten co panu robił program, to panu popsuł. Owszem, zdarzają się błędy w programach, ja nie mówię nie, bo jak się nie zdarzają, to tylko są tacy teoretycznie perfekcjoniści, którzy tylko mówią, że oni nigdy nic nie popsuli, to nie ma takich. Tak ja uważam, każdy się myli, jeżeli ktoś nie robi nic, to się nie myli, a jak ktoś robi, to zawsze jest w stanie się pomylić. To jest kwestia właśnie doświadczenia i podejścia do tego. Ja staram się podchodzić solidnie,
No i z tego nagrywam ten film, żeby było tak, jak obiecałem kilku osobom już tam, że nagram, jak to mniej więcej wygląda. I tyle. To tyle w tym i tak jak mówię, najpierw zaczynamy od skanowania błędów. Tu już mam przeskanowane auto. Nie będę wchodził w szczegóły, bo to nie ma sensu. Za chwilę przejadę się, zrobię logi, czyli sprawdzę ciśnienie do ładowania, sprawdzę dawkę paliwa, jaką w tej chwili jest, sprawdzę, czy działa przepływomierz jak należy, czy jakie jest ciśnienie na filtrze cząstek stałych, tak? Czy on nie jest zapchany przed chiptuningiem, bo to też warto wiedzieć, czy sprężarka ładnie wstaje, czy ten czas, to wszystko na logach będzie widać, tak? Kąt wyprzedzenia zapłonu, no różnie to można nazwać, no generalnie czas wtrysku, tak, bo to teraz też tak się mówi. Kiedyś było kąt, w starej płomie był kąt wyprzedzenia zapłonu, dlatego mi to tak w głowie zawsze, ja dobrym mówcą nie jestem, więc zawsze patrzcie, miejcie ten, że czasami mogę coś innego powiedzieć, bo ja inaczej o tym myślę niż mówię. No co tam jeszcze będę sprawdzał? To tak, ciśnienie do ładowania, dawkę paliwa, ciśnienia na filtrach, pracę EGR-u, pracę przepływomierza, temperaturę EGT, bo to też jest ważne w tej chwili przy nowych dieslach, szczególnie tych dwójkach, dwulitrach TDI, tak jak dzisiaj będziemy robić wykręconych, chcę zobaczyć, jak on się zachowuje, czy on się tam nie grzeje, więc ja to wszystko zloguję dzisiaj. No, jedyne co mogę zrobić, to nie będę tego na filmie kręcił, bo bez sensu, to jakieś print screeny, może kilku logów i tyle. No a później przejdziemy do rzeczy, zamontujemy hamownię, tak? I też, o, tutaj mam hamownię i drogową oczywiście, bo to uważam dzisiaj za realną, w realnych samochodach realnie sprawdzane to jest to hamownia drogowa. Owszem, nie mówię, że rolkowa jest zła, bo to do pewnych rzeczy jest bardzo dobra, szczególnie przy strojeniu aut takich mocniejszych, no to nikt nie będzie wyjeżdżał co 5 minut na drogę i patrzył, jak tam sobie potrzebuje regulację turbiny zrobić czy ten, ale przy nowych autach, żeby sprawdzić mocne obciążenie, szczególnie przy tych jeszcze mocniejszych autach, to tylko drogowa. Zresztą chyba nie muszę tego tłumaczyć. Najlepsi tunerzy w Polsce, którzy robią bardzo, bardzo mocne sportowe auta, no jednak koniec końcem później jadą na hamownię drogową i sprawdzają to. Oprócz logowania sprawdzają na hamowni drogowej, jak to auto się zachowuje w praktyce, tak? Jak się ugrzeje, jak się... No bo nie oszukujmy się, to taką furę, która już ma nawet 250-300 koni, na hamowni przez te kilka sekund nie ugrzejemy, tak jak na, zabierając ją na autostradzie, wrzucając ostatni bieg, nawet nie ostatni, tam dwa niżej, czyli tam jak jest pięciobiegowa skrzynia, no to trójkę, jak jest sześciobiegowa, no to czwórkę, bo wtedy fajnie to na hamowni, naprawdę fajnie wychodzi, ja z praktyki to już wiem. To nie sprawdzimy tego, czy później EGT tnie. No właśnie po to są logi po programie i po to jest hamownia, żeby zobaczyć, jak to w praktyce się zachowuje, że nie chwilę jest wow, bo walnięcie tam na pierwszym, drugim biegu, a jak będzie, zaczniemy wyprzedzać auto, to wyjdzie tak, że no fajnie, walnął tym momentem, a on za chwilę się ugotował. Oczywiście są tacy, co i wyrzucają te limiter bardzo wysoko. I motor się grzeje, albo, ale chodzi mi o to, że w praktyce, no, sprawdzając to na hamowni drogowej czy na red drive, to widzimy, jak jest efekt realny, zabierając auto na drogę, przyspieszając dłuższy czas na wyższym biegu, wtedy widzimy, czy ono się, że tak powiem, no ja to mówię w skrócie, gotuje, tak? Czyli temperatura gazów wylotowych nie wzrasta na tyle, że później limiter, który się ogranicza moc, tylko nie tak, że to nie jest takie ograniczenie, jak niektórzy myślą, bo też klienci się pytali, no, że nie wchodzi w tryb awaryjny, to nie jest tak, że auto wchodzi w tryb awaryjny, ograniczając to, że ten limiter zetnie, nie, on po prostu zniży do tego momentu i się okaże, że wy macie taką samą moc, bo się ugrzało, to że wy macie taki sam moment, jak był w serii, tak? Po takim dłuższym wyprzedzaniu, że przez chwilę walnęło dużym momentem, zrobiło takie wow, dlatego ja jestem sceptyczny do tych wszystkich programów i staramy się wszystkie auta, które robić, zrobić płynnie, bo to nie chodzi o to, żeby 5 N było więcej, tylko żeby ten moment przebiegał płynnie, zawsze temu każdemu o tym tłumaczę, żeby przebiegał płynnie,
i nie narastał raptownie, dlatego że chronimy tym układ napędowy, czyli półosie, dwumas i wszystkiego rodzaju skrzynie biegów, no po kolei wszystkie rzeczy, jakie w układzie napędowym się znajdują. No, też się chyba o tym tam już wypowiadać zbytnio nie muszę. No więc wracając do programu, no to oprócz tego, że jeżeli moment przebiegu płynnie, to chroni układ napędowy. Dwa, przeważnie, bo to też zależy, ale przeważnie nie grzeje od razu tak motoru, czyli ta temperatura nie narasta tak agresywnie jak w niektórych autach. Mało tego, niektóre fabryczne, szczególnie właśnie wagi tu są w tym, że tak jak klienci do mnie przyjeżdżają i mówią: o, długo nic i nagle załącza mi się turbina. No, turbina pracuje cały czas, tylko po prostu program jest tak napisany, że w pewnym momencie jest nic i on ma pełne to, nawet robiąc program EcoTuning, tak, ja staramy się zawsze to niwelować, tak, w programie, żeby nie było tego momentu, co klient powie: o, teraz mi się